Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 17. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Potrzebujemy pocieszonych serc. Chodzi tutaj o naszego wewnętrznego człowieka, który tak łatwo daje się zaniepokoić i opanować przez różnego rodzaju obawy. Występujący w tym miejscu czasownik pocieszyć tłumaczy się różnie w zależności od kontekstu. Może być tłumaczony jako napominać, jak widzimy w 1 Tesaloniczan 2:12. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do królestwa swego i chwały. 4:1. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Zachęcać, 1 Tesaloniczan 5:11. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Lub pocieszać, dodawać otuchy. 1 Tesaloniczan 3:2. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. 4:18, 1 Tesaloniczan. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Zauważamy zatem, że ta sama wypowiedź w zależności od okoliczności i sytuacji, w jakiej znajduje się adresat, może być zachętą, napominaniem lub pociechą. Tak samo jest zresztą i dzisiaj. Czasami możemy się posłużyć tym samym wersetem z Biblii, aby kogoś pocieszyć lub napomnieć. Jedynie Słowo Boże zawiera tę pełnię. Bóg chce również utwierdzić nas we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Utwierdzić oznacza uczynić mocnym, wesprzeć, ustabilizować i dlatego stanowi dokładne przeciwieństwo tego, o czym czytaliśmy w drugim liście do Tesaloniczan 2:2. Dać się zachwiać i zastraszyć. 2 Tesaloniczan 2:2. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Również i w pierwszym liście apostoł mówił dwukrotnie o tym, że chciał, aby Tesaloniczanie zostali utwierdzeni w wierze. 1 Tesaloniczan 3:2. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. I 1 Tesaloniczan 3:13.
Aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Sam Bóg jest tym, który nas utwierdza. W tym celu posługuje się swoimi sługami, na przykład Tymoteuszem. 1 Tesaloniczan 3:2. Przed chwilą czytany. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Ten werset wskazuje nam ponadto na powiązanie, jakie istnieje pomiędzy pocieszaniem a utwierdzaniem. Tymoteusz czynił obie te rzeczy względem wierzących. Zauważamy zatem, iż nasze oczekiwanie Pana Jezusa nie ma nic wspólnego z bojaźnią i strachem. Nie jest to również czekanie w opieszałości i z założonymi rękami. Wręcz przeciwnie, mamy być utwierdzeni we wszelkim dobrym uczynku i słowie. To pozwala nam myśleć o świadectwie, jakie apostoł Paweł wystawił Tesaloniczanom w pierwszym liście, gdy przypomniał im, że nawrócili się do Boga, aby Mu służyć i oczekiwać Syna Jego z niebios. Rozdział 1, werset 9-10. Poniosą oni karę za tracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. To będzie raczej 1 Tesaloniczan. Tak, w pierwszym liście. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Służymy Bogu w każdym dobrym uczynku i słowie. Godne uwagi jest również to, że apostoł Paweł pod koniec 15 rozdziału 1 listu do Koryntian, który mówił o zmartwychwstaniu wierzących i przyjściu Pana, tak samo jak tutaj mówi o dziele Pańskim. Tam czytamy, a tak, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. 1 Koryntian 15, rozdział 58, werset. Im więcej będziemy czekać na spełnienie naszej nadziei, tym intensywniej będziemy również pracować dla naszego Pana jako tacy, którzy są umocnieni w każdym dobrym uczynku i słowie. Nadzieja motywuje nas. Jest motorem, który nas napędza. Czasu jest niewiele. Czasu jest niewiele, dlatego pracujemy tym intensywniej. Nadzieja i praca idą ze sobą w parze. W 3 rozdziale będziemy mogli zająć się tym aspektem jeszcze bardziej szczegółowo. Najpierw czytamy o uczynkach, dopiero potem o słowach. Kolejność ta nie jest bez znaczenia. Chodzi tu o to, co czynimy i co mówimy. Zatem w pierwszym rzędzie istotne jest nie to, co mówimy, lecz to, co czynimy. Obie te rzeczy stanowią jedność. Bóg chce, abyśmy przez nasze zachowanie byli dobrym przykładem.
Gdy tak jest, wtedy może posłużyć się również nami do złożenia świadectwa lub służby za pomocą naszej mowy. Kto głosi, musi również praktykować to, co mówi w swych kazaniach, zupełnie niekoniecznie wygłaszanych za kazalnicą. Ten ścisły związek pomiędzy czynieniem a mówieniem znajdujemy przede wszystkim w liście do Filipian, rozdział 2, wersety 15 do 16, gdzie jesteśmy wezwani do tego, by niczym światła świecić w świecie, przedstawiając słowo życia. Filipian 2, 15. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie, jak światła na świecie, zachowując słowa życia ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Przeważnie słowa są wypowiadane, a nie przedstawiane życiem. Tutaj jednak obie te rzeczy zostają połączone w jednym wyrażeniu. Mamy przedstawiać słowo, to znaczy w naszym postępowaniu praktykować to, co wychodzi z naszych ust. W pierwszym liście apostoł przypomina Tesaloniczanom o tym, że wiedzieli, w jaki sposób apostoł i jego towarzysze wystąpili pomiędzy nimi. Po pierwsze, widzieli ich zachowanie, po drugie, słyszeli ich słowa. Również w trzecim rozdziale naszego listu apostoł jeszcze raz przedstawia siebie jako wzór. Także i w tej kwestii doskonałym przykładem jest Pan Jezus. Uczniowie podążający do Emaus mogli potwierdzić, że w ich oczach był On prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Łukasza 24:19. Na początku dziejów apostolskich autor natchniony Duchem Świętym mówi, że spisał już pierwszą relację wszystkiego, co Jezus zaczął czynić i nauczać. Rozdział 1, werset 1. Możemy iść za Jego przykładem. Uczynki i słowa mają być dobre. Dobre. Słowo dobre ma tutaj takie samo znaczenie jak w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 21 werset, gdzie jesteśmy wezwani, by zawsze zabiegać o to, co dobre. 1 Tesaloniczan 5, 21. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. W 1 Tesaloniczan 5:21 użyte jest inne słowo. Gdy czytamy tam, że mamy trzymać się tego, co dobre, to chodzi o to, co jest dobre samo w sobie. Tutaj dobre oznacza raczej pożyteczne, pomocne, sprzyjające. To, co czynimy i mówimy, powinno być z pożytkiem dla innych. Ponadto mowa jest tutaj o wszelkim dobrym czynie i każdym dobrym słowie. Nie chodzi zatem o to, abyśmy od czasu do czasu wysilili się na coś dobrego, lecz o to, że każdy nasz uczynek i każde słowo powinny należeć do kategorii dobrych. Podobnie zostali napomniani Kolosanie, aby postępowali w sposób godny Pana i wydawali owoc we wszelkim uczynku, dobrym uczynku. Kolosan 1:10.
abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga.